Elio, Elio się Mandero, ja jestem DJ Momona. Dzisiaj przepraszam, że akurat w tej scenie musiałam się zatrzymać, ale miałam wyłączony mikrofon. Bo masz białe włosy i medalion z wilkiem! Jeżeli w tamtym odcinku się nie pożegnałam, to przepraszam bardzo, ale miałam wyciszony. Rozmawiałaś trochę z Ciri, prawda? Prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki, ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi. Ciri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi? Wiesz jakiemu? No jak to jakiemu? Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. Poznajesz to? O ja, mój bączek! Skąd go masz? Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. Nie wiesz, gdzie jest Ciri? Nie. Któregoś dnia, jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Nie pytałaś, dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć. Ale Ciri zostawiła mi prezent. Jaki? O, taki zielony kamyk. No, no, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu. Jest wiele wart. Dzięki. Miłej zabawy. Ja się nie bawię. Ja pomagam. Frędzle, frędzle, węże! Chcesz pogadać? Ach, spróbuj z kimś innym. Mnie tyćka z głowy mówi. Byle w miejsce pełno było. A że trzeba było ścierwo pod brzezinką zakopać, nie moja wina. Po co chojraczył? Może coś jeszcze w tym pokoju? Ty, białowłosy, też wyglądasz, jakbyś wczoraj pochlał. I złymi snami. Może coś jeszcze? Czego? Ty, białowłosy, też wyglądasz, jakbyś wczoraj pochlał. Same cię znajdą. Może coś tutaj się znajdzie. Gadają, że baron wściekł się. Strykiem znowu chce za gwałty karać. Chuja mnie to boli. Szukamy dalszych poszlak. Może tu gdzieś są. Jak cię baronowi przećwiczą na hajem, to taki dumny nie będzie. Kudły masz jak twaróg bieluchne. Pojadłbym twarogu. O, pojadł.
tam ta ra ta ta ra ta ta ra. Dają, że baron wściekł się. Strykiem znowu chce za gwałty karać. Chuja mnie to boli. Ani tu w studni. A tu może chociaż? Sprawdźmy. Jaką ma to wiedziała nieboszczkę? Cichutka leżała spokojnie. Czego tu? Ten tego. Z gardłem rozszarpanym, a krwi nie kropli. Straszne. Twoi kompani dawno już chłopy między siebie podzielili. Nie wiem. Sama nie wiem. Far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 a. Klejna bym pierdolno. Wódki jakieś nie masz? Może wyprowadzimy pokrakę? Pokraka chyba śpi. Więc zaraz pójdziesz go obudzić, prawda? Brońce trza ci szerokim łukiem omijać. Nie idzie na lepsze, oj nie. Nie ma tu klucza. Zara! Nie wiem, już sama nie wiem. Jeszcze spróbujmy tam. Nie widzicie, panie. Przyda się.
Ho! Zara! Kudły masz jak twaróg bieluchne. Pojadłbym twarogu, oj, pojadłbym. Nie mam pomysłu. Dobra, tu schowamy. A to byśmy zostawili. To się przyda nawet. Jest to wino. No nie znalazłam nic. Jeśli chcieli z dziewkami we wsi poswawolić, to im się chłopstwo postawiło. Za karę kilku kwiatów związali i w stodółce żywcem spalili. Ta. No słucham, z czym przychodzisz? Dobra, zagrajmy w gwinta. Grywasz może w gwinta? Grywam, a co więcej, zazwyczaj wygrywam. Jeśli masz własną talię, to siadaj. Powiedzmy, że jeśli wygrasz, dostaniesz jeden z moich unikatów. To grajmy.
O ty. Wygraliśmy tą rundę, moi drodzy. Nie to, żebyś był całkiem do dupy, ale musisz popracować nad techniką. Wpadnij jeszcze kiedyś na partyjkę. Kurde, nie umiem. Ależ mam kaca. No nic, będziemy tutaj kończyć odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Znaczy chyba, że jeszcze możemy coś zrobić. To poczekajcie, może coś jeszcze znajdę na dworze. Jeżeli nie, to kończymy odcinek. Może coś będzie nad tym jeszcze. Aha. Poczekaj tu. Jest. Warto się tu rozejrzeć.
tego. Taka Bogów wola. Będę się za was modlić. Zobaczymy coś tu. Przysięgam, ja niewinny. Tak, a na kupców napadł prorok Lebiona. Rozkradliście towary, o czym jednak wyłupiliście. Zasmuciło to barona, oj zasmucił. Teraz rozkażę tobie oczka wypalić. Nie! Ten tego. Może pójdziemy się pomodlić z wieczora. Później o tym pogadamy. Nie wiem. Dobra, zakończymy ten odcinek, bo ja tutaj już nie pamiętam, co było. Także dziękuję wam bardzo serdecznie i wesołych świąt. Jutro się widzimy w następnym odcinku. Elo, siemandero.